Cześć, Trembowy, witam was znowu w Cyberpunku. Ostatnio zrobiliśmy taki dosyć mocny rozpierdziel w Old Foods, a teraz przydałoby się spotkać z klientką, która zleciła całe to zadanie. Ale najpierw trochę sobie zlevelapowałem, więc wypadałoby chyba jakieś punkty atrybutów? O, 6 punktów atutów i 2 punkty atrybutów, o kurde. Może w opanowanie coś wezmę, żeby odblokować te niektóre funkcje dialogowe. Wezmę to sobie i zobaczę, co tu może być. Skradanie i zimna krew. Na czym polega zimna krew? Zimna krew to jest jakiś efekt. I tutaj, jeżeli sobie to coś kupię, to po pokonaniu przeciwnika otrzymuję ten efekt. I te, jeżeli kupuję inne rzeczy, to na przykład mogę... odporności rosną z tym. Całkiem spoko. Po wyeliminowaniu przeciwnika twoja prędkość rośnie o 30% na przez 10 sekund. Kozacko. Jeżeli kogoś załatwię, to mogę się szybko wycofać. Prędkość ruchu podczas skradania się zwiększona. Kozak. Rzucanie nożami? Ej, kozak. Więcej obrażeń ludziom. A to my jeszcze będziemy coś innego strzelać? Niż ludzi? A, jeszcze jakieś roboty będą pewnie. Ogłuszenie przy zeskakiwaniu na kogoś. Kurde, zamieniamy tą grę w Far Cry'a normalne. Nie, no biorę. Przyda się. Dobra, może teraz jakieś, nie wiem, refleks, coś takiego? Karabiny na pewno. Przypiszesz celowanie, zwiększa obrażenia podczas strzelania z karabinu, ale mało, bardzo szybkie ciosy kolbą, słabo. Widzisz, jaki obszar obejmuje eksplozja granatu. To jest spoko, ale tego, mało granatów używam. Jesteś odporny na efekty rzucanych przez ciebie granatów. Chyba też średniawe. O! Odblokowuje demona zbiorowe osoby, nie zmniejsza przeciwników, odporność na obrażenia fizyczne o 30% przez 3 minuty. To może być bardzo dobre. Demon Wielki Sen, który wyłącza kamery na 3 minuty. Chyba wezmę jednak to. No. I pięknie. To teraz ja muszę pójść tam między 18 a 6 rano. A którą my mamy? Jest raczej wieczór. Styknia. Jest git. Aaaa! Nie, proszę nie! Znowu mnie policja goni, znowu! Przez przypadek! Please, stop, stop! Jestem w walce dalej. Więc dalej mnie gonią. Kurwa. Dobra, zniknęła gwiazdka. Przestali. Yes. Weź się, nie straszcie, co? Ja tylko tam wjechałem przez przypadek w ludzi, nie? To jeszcze nic wielkiego. Kto to jest? Nie? Jasne, wchodzę. Najpierw zasady. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Bez nagrywania. Ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem, nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Bawi się dobrze, skarbie. Taką delikatną. Nie, dzięki. Czemu tutaj nas... Czemu tutaj mamy spotkanie? Hej. Co dla ciebie? Co on może... Co on sprzedaje? Pewnie same jakieś drinki. Mhm. Dobra, szukam Evelyn. Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem V. Mam to umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. Super. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. To czemu od razu się nie przywitałaś? Chciałam ci się przyjrzeć. No i podoba ci się to, co widzisz? Gdyby mi się nie podobało, wiedziałbyś o tym od razu. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że... Ta, szczególnie dla mafiozów. Czekaj.
Jestem najlepszy. Mam te 7 ten. Znam się na swojej robocie i mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Pięknie. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania datatermów? Czegoś znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepszy. Adex uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? A co, piszesz biografię Dexa? Muszę cię rozczarować. Może jestem zbyt niemiły? Niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Za drogi dla mnie. Może lepiej nie. Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Trzeba to jakoś dobrze odpowiedzieć, to może się dowiemy czegoś ciekawego. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Chyba tak. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Czym w ogóle jest Braindance? Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. Dobrze, mamy. Właśnie potrzebujesz. Czyli to jest jakby... Wnętrze apartamentu Yorinobu. Jakby taki film lepszy. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Proszę, nie więcej imion. Już się pogubiłem. Jak ostatnio. Jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Co? Czyli co, mam się posłusznie słuchać? Tak, okay? Na pewno. Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. Tak, szczególnie u mafii. Kulka w łeb i po sprawie. Co to za typ?
No, jesteście. To jest Vi. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Nieźle sprzed najwyższej półki. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Może zaimponuje jakoś. Sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki swój Otsuki? Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, ale matrycę wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem, wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby Vi mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Czyli co, nie mogę obejrzeć każdego braindance'u, tylko po prostu musi być to jakby specjalnie zrobione pode mnie? Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. Vi, pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Nie? Mam za sobą godziny zwykłych braindance'ów, ale w surowym nie byłem nigdy. Spoko, wszystko ci wyjaśnię. To prostsze niż myślisz. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Czekaj, czyli to będzie jakby taka, że ja sobie będę łaził po wirtualnej rzeczywistości, tak o? Czy coś? Kinda Animus. Vibes z Assassina. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Okej, okay, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Nie. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Tak, będzie bolało jak diabli. Każdy tak mówi. Okej. Okay. Dentysta, wujek. Teraz przestań mieć optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Ała! Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak, ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindance'owych pornosów. Podkręcasz orgazmy. Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. Więc nie narzekam. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra. Można tutaj tworzyć własne poziomy? A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś odpowiedniego. Dobra, lecimy. Zaczynajmy. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. I umarłem. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa, ty, dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Oberwał? Oddychaj, głęboko.
głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. O, to była ta scena, co było porównanie PlayStation do peceta. To było aż za mocne. Na pececie, na PS-ie było masakry, jak to wyglądało. Ból, lęk i nadzieje? Zmieszany z czymś jeszcze. Mhm. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Czyli, że sam teraz będę mógł biegać, a nie tylko się patrzeć. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. Robię analizę, masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Okej, wchodzisz! Okej, jest? Tutaj. Czekaj. O co chodzi? Wskazuje obecnie wybraną warstwę. Mam jeszcze jakieś warstwy? Pogrubione fragmenty na osi wskazują na moment, który w braindance pojawia się element możliwy do skanowania. Wskazówka będzie podświetlana przez cały czas trwania tej sekwencji. Mam tu coś. Na górze jest takie coś zaznaczone. Jeżeli edytor został ustawiony na właściwą warstwę, wskaźniki mogą nachodzić jedną na drugą. Tam, gdzie się pokrywają w krawędzi, będzie wyjątkowo jasny. Po danym zeskanowaniu wskazówka zniknie z osi czasu. Okej, czyli on czasami lepiej widzi, czasami lepiej słyszy i tak dalej. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na... Przełączam się shiftem. Tam coś jest. Okej. Okay. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej. Okay. Chodź, gówniarze pierdolone. Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go chuj strzeli. I jak wrażenia? Ciekawie, można podsłuchiwać typów. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Chyba styk, nie? W graniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. O, kozak! Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Skanowanie działa też na rzeczywistości. Ale... Edytor nie wypuści... Nie dwóch naraz. Ja nie wiem, co mówili, bo dwa naraz się puściły rzeczy. To jest jakiś random chyba. Czyli na koniec. Dobra. Kto go strzelił? Widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. O. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Ekran nad sprzedawcą? Ten! Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku.
Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Co za typ? Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Chyba wyjdę. Ale kozak to jest. W sumie podobnie było w Wiedźminie, Batmanie chyba Watch Dogsach. W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Co komu przerwa? Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Chyba znają. T-Bag jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa. Judy, proszę. Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, Vi. Co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Compeki Plaza. To braindance. Compeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Dobra, i czego my szukamy? A, będziemy tą placówkę infiltrować jakby. Obczajać, co to tam. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Stop. Coś tu jest. Jakaś wskazówka. Tryb edycji. Dobra, chłopie, kim ty jesteś? Wykryto wszczepy bojowe klasy wojskowej. Modyfikacje cybernetyczne. 96%. Ryzyko ekstremalne, ostrzeżenie. Zalecana maksymalna ostrożność. Okej. System alarmowy. Skanowanie. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. To się przyda. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Dobra, tryb zwykły. Jesteś tylko kawałem mięsa do rozjęcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. Czekaj, coś tu jest. O, ale błyskawicznie się opanowała. Chwila wcześniej. Jesteśmy w środku tego czegoś. Coś widziała, ale co? Kurde, no nie wiem, no szukam, przewijam i nic. O! Wychodzisz z zasięgu percepcyjnego. On tu teraz coś jest? Nie mam pojęcia. Jest coś słuchowego? Jest to. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. O, super, jeżeli to wyłączymy, no to wtedy luzik. Jesteś w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Dobra, przełączam warstwę. Skanuj. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy.
Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Znowu coś doskonałego? Którego może nigdy nie było. Jak to? No pauzuj, pauzuj. A, nie mogę pauzować teraz. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Dobra. A ten dźwięk, ta poszlaka dźwiękowa, którą tutaj ciągle mam, to gdzie to kurde jest? Mam jeszcze skanuj systemy zabezpieczeń apartamentu opcjonalne. Kurde, czyli tutaj jakieś zabezpieczenia jeszcze. Nie mam pojęcia. Idę dalej. Korzystając z warstwy wizualnej, zeskanuj komputer osobisty PDA i Aribonu, gdy urządzenie jest włączone. Dobra, tylko gdzie to jest? Czekaj, coś jest. Tu. Wieżyczka automatyczna. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa... O! Ukończyłem tę misję. Opcjonalną. Musimy zdobyć Flatheada. Inaczej nie wyłączymy tych systemów. Mamy Flatheada. Z niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Co teraz? Teraz nabroi coś. Coś odwali. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Nie ma żadnych wskazówek. Dobra, coś jest? Komputer? Gnat. Naładowany. Zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spróbie w trakcie skoku. Okej. Okay. Tu coś jest? Czekaj. Włączony. PDA. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej, niskiej temperatury. Czyli co? Lodówka. Wyciągać go z lodówki. Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Dobra, to jest warstwa termalna. Jest gorąco, to gdzieś jest zimno. Czekaj, trzeba tu poprzewijać i poszukać miejsca. Gdzie jest coś zimnego? Jeszcze. Gdzieś tu może? Czekaj, tu może coś? Nie? Czekaj, jest coś. Jest wskazówka. O! Ale to klimat tylko. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażenie hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. Dobra, to szukamy wcześniej gdzieś. Jest coś i to przez długi czas. Czy to jest cały czas w tym dzbanku? No, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Aczkolwiek to było ciekawe miejsce do ukrycia, nikt by tu nie szukał. Ale ktoś mógłby zabrać. Jakaś obsługa czy coś. O! To zwykła kuchenna chłodzianka w zabudowie. To nie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Kolejne coś. Gdzie to jest? Tu coś jest. Kolejny wentyl. Ukryty safe! Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Pięknie! Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mamy to. Dobra robota. No i pięknie! Mamy już wszystko.
Wychodź z edytora. Leci. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bug, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne braindance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Chipienie, czyli teraz będę mógł takie rzeczy odtwarzać. Ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Otóż to. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Dobra. Czyli jesteśmy chyba gotowi na ten skok. Chyba w końcu mogę to zrobić. Ale trzeba teraz z nią pogadać. Przejdźmy się. No, co myślisz? Nie, po prostu spytam okay. Co teraz. Co teraz? V. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czemu? Czyli chcesz wychujać naszego fixera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fixerami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? A Dex to spoko ziom chyba. Zadaj tak się wydaje sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Takie obietnice? Nie bardzo. Mowy kurwa nie ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję ci szansę. 50%. Z taką sumą na koncie Dex nie będzie ci już do niczego potrzebny. Nie. Nie, Evelyn. To nie tylko kwestia kasy. Myślałam, że jesteś najemnikiem, że to zawsze jest kwestia kasy. Ale nie za plecami kogoś, kto mi ufa. Przykro mi. W porządku, nie było pytania. Ale wiesz co? No. Obyś był tak skuteczny jak naiwny. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Powodzenia. Przyda się. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Respekt plus. 5 nowych kontraktów. I nowy telefon. Czekajcie. W tym odcinku na tyle. Ogólnie. Bo to się dosyć już dłuży. W następnym robimy ten skok. Kradniemy ten chip. A na dzisiaj to było na tyle. Siemka.